tak, że będzie jedno albo drugie, ale jest wyjście, które jest kompromisowe. Tak, czyli jedni z drugim się dogadają. Więc jeżeli chodzi teraz o kwestię, wracając już do naszego budżetu, tak, bo jesteśmy już trochę na wizycie, więc jeżeli chodzi o kwestię naszego budżetu, panie wójcie, zasadne jest pytanie dotyczące tego, kto ponosi odpowiedzialność za to. I zaraz postaram się panu wytłumaczyć. Mówi pan, że nie wie pan, czy jest to możliwe, ukaranie pracownika jest możliwe zgodnie z prawem. Jest możliwe. To ja panu powiem, że jest. Zwrotu. Ale jaki koszt? To jest kara. Jaki koszt? Do 12-krotności wynagrodzenia? Do 15-krotności. Chyba 15. 15 się jednak ajowa. Proszę, może pan mecenas pomoże. No, proszę, jeżeli zginie umyślnie i świadomie, a udowodnimy to. No jeżeli powiem panu, jak. A jeżeli nie umyślnie i świadomie, to pracownik. Ale ile, 15 czy 12? Panie mecenasie, to mówię, jeżeli umyślnie i świadomie. Panie jeżeli mecenasie, nie umyślnie i świadomie. Proszę, niech się pan wypowiedzi. 3 miesiące, no 3 miesięczne wynagrodzenie. Co to się ma akurat, no byłoby to 10% kwoty. Góra, nawet nie wiem, czy by było. No nie wiemy, ile zarabia. Poza tym, w takim przypadku, chwileczkę, proszę państwa, w takim przypadku mamy do czynienia niewątpliwie z sądem pracy, który może różnie na to patrzy. Bo sąd, przecież pracownik się odwołał od razu od takiej kary. No to nie liczmy na to, że przyjmie potulnie do zapłaty jakąś kilkunasto czy kilkuset tysięczną kwotę. Chodźmy po ziemi. Pójdzie sprawa do sądu pracy, który może w ogóle zwolnić z odpowiedzialności. Ale przepraszam, ale jakby w tej sytuacji pan nie jesteśmy sądem, co by się stało, nie chyba by było po naszej stronie. Bo zawsze jest wolny, tak? Nie. No pójdzie do sądu pracy za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę. Tak? Zakładam teoretycznie. No i sąd pracy będzie drążył głębiej troszeczkę. Zakres czynności. Zakres czynności, dokładnie co było w dokumentacji. Co było w dokumentacji dotyczącej całości inwestycji, kto za co odpowiada. I mogłoby się okazać, że niekoniecznie jeden pracownik, który jest odpowiedzialny i ma wykształcenie w zakresie budownictwa, odpowiada za sprawy finansowe i ma obowiązek rozliczenia inwestycji. Bo jest pytanie, czy miał na piśmie, że ma obowiązek rozliczania inwestycji. A właśnie, część budowlana i finansowa. No właśnie, to są dwie rzeczy. To są dwie rzeczy. No ale panie Marku, tak. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia swojego, że generalnie to są zawsze dwie ścieżki prowadzenia każdej inwestycji. Jest ścieżka finansowa i ścieżka merytoryczna. Czyli on mógł swoją ścieżkę dobrze wykonać, a tu gdzie nie jest przygotowany finansowo. No mogło i tak być. I co, i wtedy sąd, i co powie sąd pracy? No właśnie. Dlatego mnie pan. Ale to tak wychodzi, że nic nie możemy ze złem zrobić. Zło jest i nic nie możemy. Może. Czyli dobro zawsze przygrywa. Powiem panu zaraz o co jeżeli rozmawiamy teraz o sposobie ukarania i tak dalej, to w ogóle to nie jest miejsce na radę. Tak uważam. Nie powinno się tego mówić. Ten człowiek ma swojego pracodawcę, powinniśmy rozliczyć tego pracodawcę. I rozliczyć go za to, że w ten sposób wydaje dyspozycje, że nie wydaje ich na piśmie. Przykład z ostatniej sesji budżetowej, w której pani skarbnik przyznała przed kamerami, że nie dostała polecenia na piśmie, aby odpowiedzieć na pisemne wnioski komisji do budżetu. Pamiętacie państwo? Pamiętamy. A panu zawsze można liczyć. Nie zawsze, ale to nie ale tak było. To jest w protokole nawet napisane, z którego panu wójt sobie śmieszkuje dzisiaj od samego rana. Więc jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to wszystko zorganizować, to po pierwsze musi być porządek. Bo jak nie ma porządku, to nie będziemy mieli w ogóle materiału do tego, żeby z kimkolwiek rozmawiać. To nie jest miejsce na sesję, żeby rozmawiać o tym, jak ukarać. To pan wójt powinien przyjść, powiedzieć, słuchajcie, jest taka sprawa, taka, pracownik jest obciążony do odpowiedzialności, nałożyłem taką karę administracyjną, czy jakąkolwiek by pan sobie tam mógł. I gdyby pan nosił się z tym zamiarem, to by pan to sprawdził. I pan wiedział, co i jak. Więc jeżeli chodzi o kwestię, a nadmienię tylko, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy mamy problem z pomyłkami tego pana inspektora. Więc jeżeli chodzi o kwestię budżetu, bo do niego chciałbym wrócić.
Czy znajdzie Pan jakąś logiczną argumentację, żeby mnie przekonać, że te 185 tysięcy powinienem przyjąć w tym budżecie? Bo już wiemy od Pani Skarbnik, że jeżeli wyrzucimy to z budżetu, to się nic nie stanie. Pani Skarbnik przyjdzie dokładnie z takim samym projektem uchwały na następną sesję i po raz kolejny będzie próbować. I możemy to robić aż do końca roku. Bo pieniądze zostały wydatkowane, więc sankcji żadnej administracyjnej nie poniesiemy. Czy tak? Czy to będzie rozumiane? To, że Karol się pyta. Wysoka Rado, w tej chwili to my już idziemy dalej, zaczynając od artykułu 256, czyli ja bez planu nie powinnam dokonać wydatku, ale w wyjątkowych sytuacjach, taka jak ta, w przypadku wyroku sądowego, są się robi tak, żeby były jak najniższe. I to w naszym interesie jest, w naszym, dlatego że nawet regionalna w Radomiu wie, ale te sprawozdania, proszę Państwa, idą do Warszawy. Tam może ktoś nie wiedzieć i zobaczy, bo przecież nie pisze wyjaśnienia, tak? Tam zobaczy, że bez planu wydałam 100, nie wiem, 70 tysięcy, no to już jest, to już sam sygnał i obecność bez planu wydatków w kwocie 170 tysięcy jest jak gdyby powodem do zgłoszenia na dyscyplinę finansów publicznych. Rozumiemy się, więc i wtedy będzie moja obrona, tak, że ja dokonałam stosownych przeniesień i próbowałam nakłonić Radę do podjęcia takiej, a nie innej uchwały. I tyle. Już żadnych innych konsekwencji nie ma. Konsekwencje teraz mogą być w stosunku do naszych osób. I nie od was. A mieszkańcy później przyszedł. Czyli wynika z tego, że tak, Rada nie zawiniła, ale tą winę bierze na siebie. Nie, na mieszkańców stosujemy winę, bo mieszkańcy płacą. No rozumiem, ale jeżeli my głosujemy za to, czyli... Ale panie przewodniczący, w niedzielę nie powiedziano panu, od czego pan jest, od kolei pracy urzędu i wójta. Pan powiedziano panu wyraźnie. I ciągle się sam to samo powtarza. Ja tylko jeszcze proszę państwa dodam, może tak, żeby państwu wyjaśnić, dlaczego taka sytuacja jest. Gdyby to wezwanie przyszło w tamtym roku, czyli w tym samym roku budżetowym, w którym dostaliśmy 1 200 000, tak, to my byśmy oddali i plan dotacji to by był 1 200 000, natomiast wykonanie byłoby 1 000 000. Tak. Czyli natomiast teraz, ponieważ tamten rok budżetowy się skończył, zaczął się nowy, to ja muszę już, to już jest dla mnie wydatkiem, tak? Bo tam to by zmniejszyło dochody. Gdyby w tamty rok oddała, to by zmniejszyło dochody, nie byłoby, że 1 200 000 się dostali, tylko 1 000 000. I praktycznie, no tak, należy to rozumieć. Ja tu jeszcze procedura już jest inna, ponieważ to stało się na przełomie dwóch lat budżetowych. No dobrze, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ja nawet jestem gotów przyjąć Pani wyjaśnienia za te, które to zrobiła Pani w dobrej wierze. Natomiast cały czas zastanawiam się nad tym, jak w taki bezduszny sposób można bagatelizować poważną sprawę. Ćwiczenie dla wszystkich, również oglądających. Jak podzielicie Państwo 185 tysięcy na 9 350 osób, które mieszkają w naszej gminie, to wychodzi 18 zł 97 groszy. 19 zł to ten błąd, który Pan tak po prostu kosztuje każdego mieszkańca. I tego noworodka, który dopiero przyszedł na świat, i tego emeryta, który już jest na Państwu wiek. Jeszcze jest na rodzinę stówkę. Twoją rodzinę stówkę. I każdy może sobie przeliczyć. Każdy może sobie przeliczyć, ile dana jego rodzina, domostwo, gospodarstwo domowe zapłaciło za ten błąd, który Pan Wójt bagatelizuje. Rozumiecie Państwo, ile to jest 20 zł? To jest sporo. Tyle co za śmieci. To jest 10, dam przykład i troszkę. I troszkę. Można sobie kupić 20 kilo ryżu. W erze koronawirusa jest ok. 10 kilo kaszy. Proszę, proszę panie wójcie, jest pan wielkie uproszczenie. Ja nic nie bagatelizuję. Ja ubolewam, że te dwa, że nie dogadały się dwie rzeczy i zrobili przy rozliczeniu nie uwzględniono tego, o czym mówimy. Że naraziliśmy gminę na zwrot tej, na zwrot tej, w ramach 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 tej, w
pobranych ośrodków i zwrot w wysokości 184 tysięcy złotych. Policzyliśmy, wszystko jest. Byliśmy, mówię, milion złotych w tej chwili podzielili, to jest to, ile dostaliśmy. Ile dostaliśmy tych środków z zewnątrz po to, żeby móc właśnie coś w tej gminie zmienić na lepsze. Dostaniemy kolejną, mówić na bieżące utrzymanie, to będą kolejne pieniądze, które nie wydatkujemy z budżetu, a służą wszystkim mieszkańcom. I oczywiście możemy się liczyć, dzielić to, przekomarzać, tylko że mnie nie obchodzi. Ja nie w tym sensie chciałem. Jak dodamy, że 67 to jest... Jest to, ma pan rację, jak będziemy dodawać. Jakby z kolei inne kwoty podzieliły, to ile wpłynęło na mieszkańców. No tak możemy to mówić cały czas. To nie posuwamy się ani o krok do przodu. Zwrot staje się faktem. I stał się faktem. Zwróciliśmy te pieniądze. I to, co pani skarbnik powiedziała, wspólnym na nas, żebyśmy jak najmniejsze procenty zapłacili. I to tego nie zmienimy. Jeszcze raz powtarzam, można, ubolewam, że tak to się skończyło i powiedziałem jedną rzecz, nie wyobrażam sobie, żeby teraz te oddziały nie współpracowały ze sobą i żeby to nie było rozczytane od początku do końca. Przy kolejnych środkach, które już właściwie też po części mamy. Proszę Państwa, ja myślę, że gdyby to był Pan Inspektor, to może być się ciekawe rzeczy dowiedzieli. A może Pan Inspektor, naprawdę, bo Pan Wójt tak mówi, że inne działy, inne, a może to jest tak, jak Pan Mecenas powiedział. Pan Inspektor ma w zakresie obowiązków budownictwo, zna się na tym, być kontrolny. A może robił coś ponad miarę, a może nie robił, a może ktoś źle zrobił i tak to wchodzę, dywagujemy, ale proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz jest ważna. Pan Wójt wiedział, że musi oddać karę, tak? Bo to się nazywa kara, to co Pani Małgosia powiedziała. Nie, to nie jest kara. To dlaczego nam szykuje regularną podwyżkę? Skoro oddajemy 200 tysięcy i nie mamy pieniędzy, dowiedzieliśmy się w styczniu budżetowej. To po co ten dokument jest posadzony i na sesję? Żebyśmy się kłócili? Albo żeby nauczyciele mówili, że Matejski jest przeciwko nam? Ja, szanowni kameramani, jest. Szanowni nauczyciele, mówię Wam, że jako radny mam taką funkcję, żeby pilnować budżetu i wydawanie Waszych publicznych pieniędzy. Pieniędzy w gminie nie ma, na podwyżki chyba dla nikogo. Słyszycie? 200 tysięcy poszło na karę. Dziękuję, nie gniewajcie się na mnie, ale będę musiał tak zagłosować, jak mi sumienie mówi. A sumienie mi mówi, że nie mogę zagłosować za tym budżetem. Dziękuję. Dziękuję. Mogę? Proszę jeszcze Pani. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że no oprócz tego żłobka, tak, i tego zwrotu dotacji są bardzo ważne przesunięcia, które zblokują dalsze prace. Między innymi w tej chwili trwa program cyfryzacji. Kończy się w tym miesiącu. Będą faktury, na razie nie ma faktur, ale będą faktury do zapłaty. Nie mając tego w planie, nie skorzystam tu z artykułu 256, nie, bo to nie tędy droga. Nie będę mogła zapłacić i znowu ten drugi, następny projekt będzie zawierał błędy, bo on jest już, to już końcówka jest tego programu. I niepodjęcie, nie wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów, po stronie wydatków tej kwoty nie pozwoli mi dokonać wydatku. A jeśli nie dokonam wydatku, to za miesiąc przypiszą do zwrotu te pieniądze. Więc naprawdę tu oprócz tego jest tu bardzo ważne sprawy, które no, negatywnie wpłyną na budżet, no, zblokują nasze działania. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Radny Czarnecki. Drodzy Państwo, przysługiwałem się tej dyskusji w debacie na temat naszych finansów. Mam kilka takich wniosków. Prosiłbym o przerywanie i liczenie mi 5 minut. Do rzeczy. Pierwsze, jak słyszę to pojedynczenie Pana Wójta na temat tej sytuacji, tego budżetu, jaki on jest wspaniały, nie wspaniały, ja bym proponował nas
następnym razem takie powiedzenie łączy na takim spotkaniu, jak się w niedzielę, to wtedy by pan Wód usłyszał, co ludzie myślą na temat takich wód. Bo ja w tym momencie, jako radny, to muszę być miły, grzeczny i kulturalny. Ale niektóre słowa niecenzuralne cisną się same do ust. Panie wójcie, przede wszystkim zrzuca pan, ja już myślałem, że trochę z panem lepiej, ale jednak nie odbiegnie pan od swojego standardu. Ja myślałem, słysząc pewne słowo na komisji, że przynajmniej ma pan honor. Okazuje się, że nic z tego. Teraz na sesji pan Wójt obarcza po części i panią skarbnik, i pana inspektora, i za chwilę to nie są kary, tak jak tutaj pan mecenas, wrócę jeszcze do tego, pan mecenas mówi, że to nie jest kara. Jak nie kara, to na pewno nie nagroda. Odnośnie pani skarbnik. Panu tu stwierdzenie, że pani skarbnik też za to odpowiada, bo podpisuje kontrasygnaty. Według mojego 6-letniego doświadczenia w Komisji Budżetowej wydaje mi się, pani skarbnik nam zawsze trzeba albo nie, że pani skarbnik dostała umowę do podpisania, do kontrasygnaty z promesą na 1 200 000. Czy było tak, czy nie? Tak. Więc argument, że pani skarbnik tu jest w czymś winna, czy niewinna, jest bez zasady. Obalony. Czyli jako wójt biorę na siebie. Drugie. Drodzy Państwo, na komisji było 6 osób, 5 nas było. Na komisji pan wójt miał tą odwagę cywilną powiedzieć tak, to ja jestem winny tej sytuacji. Teraz przed kamerami, przed mieszkańcami takie słowa nie padły. Pan wójt chce odwrócić kota ogonem. Ja nie wiem, może pan w końcu zrozumie, że ta rada nie jest głupia. Że nie daje sobie kota odwracać i manipulować. Słyszę tu, że pan wójt pozyskał dotację na modernizację szkół. Ja mam takie pytanie, czy pan na jednej dotacji, dużej, fajnej, przyszłościowej dla gminy, chce się pan wozić całe 2 kadencje? Czy pan już przez te 3 lata, które panu zostały, już pan nic nie planuje zrobić, tylko chwalić się, że tam wtedy wyszło, dostaliśmy te 5 milionów dotacji, tak? Jak ja słyszę od ołtarza, od swojego wójta, że pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to jest bardzo duże ryzyko, bo może nastąpić zwrot. No to oczywiście nasuwa się wniosek jeden jedyny. Pan wójt nie będzie pozyskiwał żadnych funduszy, bo boi się popełniania błędu i brania za to odpowiedzialności. Czyli ta gmina się przy tym wójcie nie rozwinie. Bo wójt nie jest odpowiedzialny za swoje stanowisko. Panie wójcie, ma pan taką narrację, że zamiast dostać 1 200 000 promesy, od której już się pan chwalił od stycznia tamtego roku, to no generalnie co wy się czepiacie, jak przecież ten 1 000 000 to dostaliście, tak? To ja powiem może taką sytuację uproszczę, żeby każdy zrozumiał, żeby to było tak dosyć czytelne. Jako wójt obiecuję swoim dzieciom, to jest przypowieść oczywiście, swoim dzieciom, a mam ich 6, że za 2 tygodnie dam wam pączki. No i okazuje się, że ja te pączki dostałem, daję swoim dzieciom 6 po 1 pączku. Ale kurczę, coś źle wynikło i jednemu dziecku muszę zabrać tego pączka. Przede wszystkim, któremu? A po drugie, jak ja to wytłumaczę, że zabrałem? Drodzy Państwo, jeżeli uwierzymy w te rzeczy, że te 185, bo taka też jest narracja, 185 to po prostu jest zwrot. Nie. Tak jak tutaj padły pytania i odpowiedzi, my te pieniądze już w tamtym roku wydaliśmy. A skoro ich wydaliśmy i skoro mecenas
co prawda słusznie twierdzi, że to nie jest kara, bo to nie jest kara, to jest zwrot dotacji. Tylko tą dotację my już wydaliśmy. To w tym budżecie, który przegłosowała część radnych tego roku, w wielkim budżecie, niedoszacowano, o czym wszyscy wiedzą, a część i tak zagłosowała, będziemy musieli zabrać te pieniądze. Komu? Ja się pytam, komu? Zaraz, ja już jestem przygotowany na odpowiedź pana burmistrza, za chwilę będziemy ciągnąć ten temat dalej. Ale ja, jako radny, nie zgadzam się na to, żeby to podatnicy, czyli nasi mieszkańcy, byli za błędy urzędników pociągnięci do odpowiedzialności i oni na tym tracili. Pan wójt stwierdził też w swojej wypowiedzi, że naraziliśmy gminę. Do jasnej cholery. Kto narazi? Czarnecki naraził? Zielonka? A może pani Włoskowicz naraziła tą gminę na takie straty? Jako przewodnicząca Komisji Budżetu? No tak cichutko siedzi. To trzeba po prostu cywilnie się przyznać, tak jak pan wójt to zrobił na Komisji Budżetu, gdzie nawet przyznają to członkowie, aż zaopiniowałem to bardzo pozytywnie, że w końcu coś się zmienia, że biorą urzędnicy odpowiedzialność za swoje czyny. No niestety wracamy do starej sytuacji. Odnośnie, zanim pan wójt pewnie podejmie dyskusję z tym, to chciałbym do pani skarbnik pewne słowa. Halo, pani skarbnik. No nic się nie dzieje. Pani skarbnik, prosi pani nas jako radę o uchwalenie tej zmiany budżetowej, bo są dotacje na informatyzację. Bardzo dobrze. Widzę, że pani dba o to, żeby to wszystko hulało dalej. To w tym momencie, żeby pani uspokoić, a my jako radni, żebyśmy byli odpowiedzialni, ja najpierw poproszę pana wójta o autopoprawkę, a jeżeli pan wójt się nie zdecyduje na autopoprawkę, ale myślę, że pan wójt umie liczyć do 8, więc się zdecyduje na tą autopoprawkę, jak to było 3 razy ostatnie przekomarzania, chciałbym w imieniu radnych swoim wnieść wniosek i albo to pójdzie o poprawką, albo to będzie wniosek oficjalny o wykreślenie z uchwały budżetowej całego działu 855, czyli załącznik numer 2, myślę, tak? Tak, załącznik jest. Czyli tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Drodzy Państwo, drodzy radni, drodzy mieszkańcy, tutaj propozycja pana wójta przedstawia sytuację takową. Zabieramy 185 tysięcy, żeby nam się zgadzało wszystko w budżecie, kara już jest zapłacona, to zabieramy 185 tysięcy z działu 855, rozdziału 85505, tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Czyli zabieramy m.in. 120 tysięcy na wynagrodzenia osobowe pracowników, etc. Czyli de facto, zgadzając się w takiej wersji na uchwalenie tego budżetu, tej zmiany budżetowej, zabieramy pieniądze na funkcjonowanie żłobków. Za chwilę możemy dostać zarzut, że to przez nas, radnych, ten żłobek nie będzie funkcjonował, bo nie mamy w budżecie na pensję. Za chwilę, ja myślę, że to było spowodowane tym, że pan wójt znowu poinformował nas na ostatniej sesji, że mają 1 500 000 na dotacji na funkcjonowanie tego żłobka. No wszystko fajnie, pięknie. Cieszę się, że pozyskują środki finansowe, zewnętrzne, jak najbardziej. Tylko po wyjaśnieniach z pierwszej części sesji pani sekretarz między innymi okazuje się, że te środki są jeszcze negocjowane. Czyli my de facto nie dostaliśmy tych środków.
funkcjonowania, to proszę mi powiedzieć, jakim prawem wbrew logice zabieramy środki na funkcjonowanie żłobka, nie mając jeszcze nic w zanadrzu pewnego 100%. To jest pytanie do pana wójta i prosiłbym, zanim się pan ustosunkuje do poprzednich wniosków, to prosiłbym o tą odpowiedź. Ja będę później kontynuował. To może ja przy okazji drugi wniosek złożę, bo to do budżetu. Panie Marku, Panie Radny, nie, bo to się wiąże. Proszę chwilę poczekać. Za chwilę, jak będziemy składać 2-3 wnioski, to za chwilę żadnej odpowiedzi nie usłyszymy. Chciałbym pytanie, odpowiedź. Mamy czas, mamy kolejność. Róbmy tak, żeby wszyscy to zrozumieli. Bo za chwilę pan mój dostanie 2 wnioski i nie odpowie nam na żadne pytanie. Proszę o odpowiedź na pytanie. Dlaczego z tych pieniędzy na funkcjonowanie? Szanowni Państwo, Panie Radny, ja odniosę się, bo Pan długo mówił, że ja sobie taki sobie moment wynotowałem, że jestem winny, niewinny, prawda, nieprawda. Przypomnę, na samym początku powiedziałem, że ja, moja wina polega na tym, że nie potrafiłem i za brak nadzoru, to ja ponoszę do mnie i tu się przyłączę. Natomiast rozliczenie, że wydziały nie współpracują ze sobą, to jest właśnie ta moja wina. Jakie działa? A ten inwestycja, która była i drugi wydział finansowy. No nie. Słuchaj, to ja będę w tej chwili, to ja mówię, że na mój błąd polega na tym, że mój błąd. I tutaj się nie wycofuje Pani Radny z tego, co Pan powiedział. To jest mój błąd i tutaj jestem za to. Powiedział Pan też jedną rzecz, którą Pan jednocześnie sobie zaprzeczył, że nie będziemy pozyskiwać środków, czyli ta gmina już stanie w miejscu, bo wracamy do tego, co się udało, a ja się będę bał odpowiedzialności za to, że mogę zwrócić pieniądze. Tak, mogę Panie Przewodniczący? Absolutnie nie. Bardzo proszę, ja Pana cierpliwie wysłuchałem. Proszę teraz dać czas. I absolutnie odpowiedział Pan sobie jednocześnie, bo napisaliśmy program na funkcjonowanie żłobka. Tam też można, a więc nie boimy się tego, nie boję się tego, że jak zostanę ukarany, czy ewentualnie tego, że może nastąpić jakieś błędne rozliczenie. Chociaż jeszcze raz powtarzam, uczymy się na tym, co jest za nami, patrzymy w przyszłość z nadzieją, że będzie wszystko dobrze. Teraz jeszcze jedno. Dlaczego z tej pozycji? Pytanie było, dlaczego z tej pozycji? No właśnie, może to rzeczywiście najlepiej jest poczekać tą pozycję. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ja dokonam tej autopoprawki, która jest, czy w następnym kroku, kiedy dostaniemy to dofinansowanie, będziemy mogli zaproponować Państwu, to nie wiem, czy do całej Rady, czy tylko już w tej chwili do Pana, nie wiem, bo to jest źródło pieniędzy, które z bieżących kosztów, które mówię, mamy jeszcze otrzymamy dofinansowanie. W dalszym ciągu walczymy, myślimy pozytywnie, a te pieniądze nam się uwolnią. Wtedy moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć. Tak? Jak w tej chwili to zrobiliśmy? Mogę Panie Przewodniczący go odpowiedzieć za siebie, jakie ja mam wnioski i przemyślenia odnośnie tej sytuacji, odnośnie tego pytania Pana Wójta. Ja osobiście nie poszedłbym na takie uwagi, chyba że Pan Wójt zagwarantuje, że te 1,5 mln Pan dostanie. Jeżeli będzie mniejsza kwota, absolutnie nie. Ja na przyszłą sesję zaproponuję, skąd te pieniądze zabrać, skąd te pieniądze wziąć na tą karę, bo karę już jest zapłacona, więc trzeba tylko uporządkować budżet, ale na pewno nie deklaruje się, że jak Pan Wójt pozyska dotację, to będzie chyba
że mogę iść po bank, ale to mówię tylko sam za siebie. Będzie milion 500, przerzucamy to, nie zapominamy o karze oczywiście, ale przerzucamy to i porządkujemy pani skarbnik w budżet. Tylko, tylko w tym momencie dostałem informację, albo przeczytałem, albo tu padło takie stwierdzenie, że to jest, chyba że to było ograniczenie tylko, 30 tysięcy na jedno dziecko. Panie wójcie, czy to jest prawda? Tak, nie wiem, pan wyliczył, chociaż nie wiem, w tych chwilach, ale taka była informacja od pana. I teraz, no, generalnie to i tak też mi się nie zgadza, bo te 30 tysięcy razy 40 dzieciaczków to jest 1 200 000, nie 1 500 000, to już mi się nie zgadza, ale dobra, przyjmijmy, że to jest te 30, że po negocjacjach, na których pojedzie pan wójt i pani sekretarz, będzie te 30 na głowę. Nie, to nie jest to. To nie jest to. Jedną rzecz, 1 200 000 to jest z Ministerstwa Pracy, Płac, Polityki, to jest 1 430 000 na jedno. A czyli sumowaliście te 1 500 000, to sumowaliście te osoby, które są, to panie radny, a co będzie, jeżeli to będzie 1 463 000 to ma? No dobra. Wnioskowanie. Dobra, idźmy dalej. W tym momencie. Ja, jeżeli miał odpowiedź na to pytanie pana wójta, to bym powiedział tak. Panie wójcie, za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Dziękuję. Dobrze, będę kontynuował swój tok myślenia. Jeżeli wychodzi 30 tysięcy na jednego dzieciaka, który będzie uczęszczał do żłobka, to w tym momencie, ja mam nadzieję, że ta kwota, ta ilość dzieci będzie dużo większa niż w tym momencie te 11, ale musimy też przyjąć ten czarny scenariusz. Jeżeli będzie 11 dzieciaków, razy 30 to jest 330 tysięcy. Zamiast 1 200 000, które już rzekomo wydaliśmy, rozplanowaliśmy na 2 lata, to będzie 330 tysięcy. I teraz jakim prawem chcę uzyskać informacje? Jakim prawem w tym momencie my mamy to zabrać? Skoro w tym momencie, jak będzie planowany był na 40 dzieciaków, w 2018 roku pytałem, czy jest biznesplan, czy to zapotrzebowanie jest na 40 dzieciaków, czy to jest wszystko płatne w innych transakcjach. Było i to można otworzyć. Pan wójt mówił, że my się cieszmy, nie szukaj czarneckich problemów, bo my się cieszmy, żeby 1 000 000 złotych dostaliśmy. Ok? Byłem na czujce, czekamy, to co okazuje się, że nie do końca jest tak kolorowo, żeby 1 000 000 złotych dostać, to trzeba było jeszcze być mądrym, by to dobrze spożytkować. W tym momencie jest sytuacja tego typu. Składa pan wójt autopoprawkę. Bez jakiejkolwiek próby uwarunkowania tego. Już powiem dlaczego, bezczelnie powiem dlaczego, bo każdy umie liczyć do 8 w tym momencie. Jeżeli nie będzie autopoprawki, składam wniosek do uchwały budżetowej, wyrzucamy cały ten dział 850, a później, tak jak radny na Jeziorka powiedział, to nie jest ten czas w tym momencie, tak, na takie dyskusje. I będziemy myśleć, co dalej nad tym zrobić. Ja mam już wizję, nie w całości z 85, bo ja nie jestem skutkowcą i nie znajdę w budżecie jako czarnoksiężnik tych pieniędzy, ale część na pewno znajdę i część będę proponował na następnej sesji. Proszę o deklarację pana wójta na ten wniosek, sugestii. Szanowni Państwo, no tak to życie, współpraca nasza się układa, że... Coś no zaraz, sekundkę. Że panowie radni, jak to, no to też tutaj były propozycje, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Pamiętacie państwo, były takie momenty, powołujecie się na wcześniejsze rady, że pod warunkiem, że te pieniądze pójdą na to i na to. To, że uważam, że stąd też mój tutaj zamysł jest, żeby te pieniądze zdjąć ze żłobka, no to troszeczkę wyprzedziłem ten krok. Mam nadzieję, że te pieniądze po prostu jednak otrzymamy to dofinansowanie.
Ja myślę, że tą autopoprawkę to tutaj musimy zrobić 5 minut przerwy, to z panią skarbnik wyjść na moment i przedyskutować. Ja nie są tematy. Słucham? To ja mam do pana poprawkę. Aha. Prośbę o poprawkę, bo inaczej to będzie głosował. To będzie głosował inaczej. No i teraz wyjaśnię i uzasadnię, pomogę pani proszę. Proszę państwa, pierwsza prośba. Myślę, że zasadna krótko nie trzeba tylko tłumaczyć. Ma gmina pieniądze? Nie ma, tak? Ma gmina pieniądze? Może, państwo? Ale w ogóle, czy ma gmina pieniądze? Czy ma gmina pieniądze? Za dużo ma gmina pieniędzy, pani... Nie za dużo, ale nie mogę... A czy za mało ma? Czy za mało ma? Ale nie można powiedzieć, że nie ma pieniędzy gmina. No dobrze. Proszę, coś tam na końcu jest. W związku z tym budżetem, z tą karą mam taką propozycję. Po pierwsze, ponieważ nie mamy pieniędzy, szukamy, pan Dariusz się głowi, wszyscy się głowimy. Po pierwsze, nie ma urząd i radni nie mają pieniędzy na kary i tak dalej, inkaso wycofujemy. No to się wiąże z dodatkowymi wydatkami, tak? Zgodzicie się, czy nie? Jasne. Bo to jest zwiększenie inkasa, czyli musimy więcej dać komuś pieniędzy. A my nie mamy tych pieniędzy. Obniżamy dochody. Tak, swoje dochody pomniejszamy. Tak, dochody. Tak, następna rzecz. Pani skarbnik się zgadza, to dobrze, bo wykształcona w tym temacie. Następna rzecz. Regulamin nauczycieli, proszę państwa. Panie wójcie. Panie wójcie, regulamin nauczycieli. Przed chwilą usłyszałem, że nie ma na to pieniędzy i nie jest zabezpieczony w budżecie. Jako radny chcę głosować nad budżetem takim, który będzie pieniądze zabezpieczał na ten cel. Jeżeli pani zrobi poprawkę, że znajdzie pani, a pani Teresa wyliczyła, ile rocznie, nie wiem, czy jeszcze pani Teresa jest. Jest. No to poprosimy panią Teresę. Ale i pani... jesteśmy nad budżetem, nie na to. Pani Ireno, no przecież prosto mówię i normalnie pani udaje, że pani nie rozumie. No jeżeli ja przyjmę budżet i przyjmę później to, a w budżecie nie ma zabezpieczenia na to, to za miesiąc pan wójt będzie chciał ode mnie tych pieniędzy, żeby to pokryć. To, co dał ten pomysł, tak? Bo pan wójt, proszę państwa, pan wójt daje mi pomysł taki. Przyjmijcie mi radni i Matejski regulamin dla nauczycieli. Ale słuchaj, Matejski, ja ci nie daję w tym budżecie pieniędzy na to. Ty przyjmij, przegłosuj mi, a ja cię poproszę o pieniądze za dwa miesiące. Ja nie chcę głosować tego, czego nie ma tu zapisane, rozumie pani? Żeby mi ci nie powiedzieli, którym zamierzam, jak Czarnecki będzie zabierał te 80 ile tam, że przegłosowałeś Matejski regulamin, a Czarnecki zabrał to 80 na karę komu innemu. Bo po prostu na nauczycieli nie ma pieniędzy teraz na ten regulamin. I prosiłbym pana wójta, albo panie, jak pójdzie poprawki, robi się tak. Poprawkę dla pana Czarneckiego i poprawkę dla mnie, że pani ujawni te pieniądze, z czego to zapłacimy. A jeżeli nie, to pan wójt ma możliwość wycofania tego regulaminu. A to proponuję wycofać od razu, Bo to zmniejsza nasze dochody i nie będziemy mieli na te cele, na regulamin, na sołtysów. Po prostu, słuchajcie państwo, pan przewodniczący pamięta? 3 miesiące, znaczy sołtysi już czekają dużo na to. Ale obiecał pan na początku kadencji przy ślubowaniu, że zajmie się pan dietami sołtysów. 3 miesiące temu uzgodniliśmy, że są pieniądze na sołtysów. To jeżeli podniesiemy nauczycielom, to i sołtysom od razu. Jeżeli mamy tyle pieniędzy, ja tylko pani Irenie mówię, że jeżeli nie ma pieniędzy, to nie róbmy tych błędów, bo to będą dalsze błędy. Ale budżet jako tako, przepraszam panie radny, budżet jako tako musimy modyfikować. Natomiast wszystkie te pani Irena, nie rozumie pani. Wszystkie te finansowe, a dlaczego? No jeśli mamy taki budżet, jaki mamy. Więc... Ale mamy na to, wpisała pani. Nie mamy, więc nie podejmujemy tego. No zaraz, dlaczego pani mówi, za wójta? To pan wójt jest właścicielem uchwały, podpisany Zdzisław Dulias. Zaraz. Pamięta pani, jak na początku, zanim Damian się zaczął wywodzić, zapytałem panią krótko. Czy pani widziała dotyczące uchwały finansów, czy uchwały budżetowej? A które się dotyczą finansów? Te, które powodują wydatki, tak? No to co, źle mówię, czy nielogicznie? Bo czy pani mi źle zrobi, czy pani jest wyczulona? Dobrze, dobrze. Czy to nie powoduje dodatkowych wydatków? Regulamin nauczycieli, podwyżki, tak, widełki i tak dalej? Tak, powoduje. Czy ta inkasa nie powoduje naszych strat? I powoduje większe wydatki. O właśnie, proszę państwa, czy my dogadaliśmy się, zrozumieliśmy. Ale czy czego chcesz to odrzucać? Przecież to można zmniejszyć na przykład, mają teraz 30 na 20. Dlaczego chcesz to wyrzucić w porządku? Nie, no to ja już chcę zostać przy tam przystawce, co była 30. To jeżeli pan radny sobie zażyczy i złoży wniosek, żeby zmniejszyć, to zmniejszymy. Rozważymy. To rozważymy. Ja tylko zwracam się do właściciela uchwał,
żeby się chwilę zastanowił w przerwie z panią skarbnik. Prosimy o 5 minut przerwy. I żeby przemyśleli, proszę mi nie przeszkadzać, panie radny Szabecki. I żeby przemyśleli swoje te oto wnioski. Bo ja jako radny już 16-letni wiem, z czym się to wiąże, żeby mnie później pan wójt czy pani skarbnik i powiedział tak, panie Matejski, co pan zgłupiałeś? Na tamtej sesji pan mi przegłosowałeś uchwałę regulaminu, a teraz ja pana proszę o zabezpieczenie pieniędzy na to, a panu daje głupkę, że pan nie wie, o co chodzi? To co radny Zielonka powiedział o radowi i co ja mówię? Ja nie chciałbym takiej sytuacji, bo ja nie znajdę tych pieniędzy, bo słuchajcie, jak radny uchwałę przygotowuje budżetową, to co musi zrobić? Źródło finansowania znaczy. Źródło finansowania, a pan wójt nie ma źródła finansowania i na przykład uchwały dotyczące pieniędzy. No jak to jest? My musimy, a wójcie skarbnikiem nie muszą, to wy się nie martwicie o gminę, bo ja się martwię o gminę. Dziękuję, chciałem na tym zakończyć swoją wypowiedź. Czy my robimy te 5 minut przerwy? Proszę, panie wójcie, porozmawiać z panią skarbnikiem.